Cześć kochani, tu Hisia Larp & Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj będę wykonywać makijaż polskimi kosmetykami lub kosmetykami, które kupuję w małym polskim rodzinnym sklepiku, ponieważ taki mamy czas, że warto wspierać polskie marki, polskie firmy, no bo wiecie jak wygląda sytuacja. Pamiętajcie, jeżeli nie musicie, zostańcie w domu, bo to jest bardzo ważne, żeby chronić się nawzajem. Na twarzy mam już płatki pod oczy i są to płatki z Perfekty, a te ze Śnieżkiem. Bardzo je lubię, wkładam je zawsze na godzinę do lodówki. Przed robieniem makijażu to bardzo fajnie wpływa na makijaż oczu oraz zobaczycie, jak można z tego zrobić trik. Też jak widzicie, mam tutaj dwa takie kucyki, dość nietypowa fryzura, ponieważ będę robić loki. Zobaczymy, jak mi wyjdzie. To co? Zaczynamy! Paletą, na której dzisiaj będę pracować, jest to paleta w zielone. Jest to nowość z Glam Shopu. Jest to paleta 9. Tutaj paleta w środku ma lusterko oraz ma 4 cienie matowe oraz 5 błyszczących. Jak widać, nie ma tej palecie matowego beżu, w związku z czym do tego posłużę się inną paletą. I będzie to paleta, którą stworzyłam z kosmetyków z Glam Shopu. Wykorzystam ten tutaj, już widzicie, dękowany cień jogurt. Jak widzicie, bardzo go lubię. Trochę Was zbliżyłam do siebie i tutaj pod łuk brwiowy nakładam cień jogurt pędzlem O102 z Glam Shopu. I teraz biorę taki większy, puchaty pędzel. I jest to pędzel O15 z Glam Shopu. I w przestrzeń pod tym beżowym cieniem nałożę ten oto jasny zielony. Jest to marynowany zielony. Bardzo lubię ten pędzel, on po prostu od razu rozciera cienie do chmurki bez większego wysiłku. I nakładam też ten cień tutaj w wewnętrzny kącik. Teraz przechodzę do bardziej zbitego pędzla, jest to O106 i będę nim nakładać cień bluszcz. Przepraszam, że ta paleta jest taka uwalona, ale z tego się korzysta, dlatego to jest brudne. I nakładam ten cień w zewnętrzny kącik. Oraz załamanie powieki. Wracam do tego puchatego pędzla i rozcieram. Teraz przechodzę do takiego płaskiego pędzla. Jest to pędzel z setu kakaowego z Glam Shopu i ponownie nakładam ten marynowany zielony wewnętrzny kącik, bo jak widzicie, trochę mi się to zabrudziło. Teraz mam bardzo podobny pędzel, również z setu kakaowego. Nałożę ten cień błyszczący Monstera w wewnętrzny kącik. Ale nie sam, tylko trochę dalej oraz na środek powieki. Kolejny płaski pędzel jest to O101 z klasycznej kolekcji. I w zewnętrzny kącik nałożę ten tutaj cień, czyli meszek. I biorę taki płaski pędzel malutki z setu złotego
i nakładam na łączenie tych dwóch błyszczących cieni ten środkowy, czyli nektar. Żeby to ładnie w siebie przenikało. I teraz przechodzę do takiego maleńkiego pędzla, jest to Osto z klasycznej kolekcji i maksymalnie wewnętrzny kącik nakładam cień burz. Teraz zbliżę się nieco do Was i żebyście mogli się przyjrzeć dokładnie rozłożeniu cieniu. Widzicie, że osyp jest znaczny, ale ja naprawdę nie żałowałam sobie tych cieni, nie bawiłam się w ich otrzepywanie. Można spokojnie zrobić makijaż bez osypu cieniami z Glam Shopu. Znam tą formulację, ja się po prostu nie lubię w to bawić, żeby otrzepywać pędzle, tylko daję sobie ich szczodrze. I tutaj możecie zobaczyć, jak to się pięknie wszystko ze sobą przenika. Ja w tej chwili zrobię drugie oko poza kamerą i wrócę do Was na dolną powiekę. Cześć, tu Hisia z przyszłości. Niestety padł mi mikrofon, więc dogrywam kujący dźwięk. I jak widzicie, rozjaśniłam sobie przestrzeń pod łukiem brwiowym jeszcze cieniem jogurt, a teraz będzie się działa magia, czyli pozbywanie się osypu. Dlatego właśnie bardzo lubię stosować te płatki kosmetyczne. No oczywiście też zastosować taśmę klejącą, ale wtedy trzeba ją przykleić do dłoni i kilka razy odkleić, żeby nie przykleić takiego bardzo mocnego kleju do skóry pod oczami, ponieważ wiadomo, ten obszar jest bardzo delikatny. Teraz przejdziemy do dolnej powieki i zaczniemy od cienia Florena i nakładamy go na całą przestrzeń pod okiem, na tej dolnej powiece. Co można zauważyć, że ten odcień Florena jest dokładnie tym odcieniem, który daje marynowany zielony w połączeniu z bluszczem. Więc tutaj sobie po prostu ułatwiam sprawę, nakładając go na całą tą przestrzeń. Teraz przechodzę do pędzla, którym będę nakładać marynowany zielony wewnętrzny kącik. I rozcieram go. Mogę mieć trochę bardziej zbity pędzel, ale tym sobie też poradzę. Jak widzicie, mocno się sypie przez to. Teraz przechodzę do takiego zbitego pędzla i będę nim nakładać cień bluszcz, czyli ten najciemniejszy zielony matowy. I będę go nakładać w zewnętrzny kącik. Teraz biorę taki mały języczkowy pędzel z setu fioletowego i nakładam nim cień meszek, czyli ten błyszczący, który nakładam również w zewnętrzny kącik przy górnej powiece. Kolejny języczkowy mały pędzelek precyzyjny i wewnętrzny kącik do środka będę nakładać cień Monstera, tak samo jak to czyniłam na górnej powiece. Teraz biorę tutaj pędzel z setu złotego, który wykorzystywałam już na górnej powiece i nim będę nakładać też cień Nektar, tak jak to nadczyniłam na górnej powiece. I oraz cień Burz pędzlem Osto, który używałam wcześniej, wewnętrzny kącik. Jeżeli męczy się Was osyp po dolnej powiece, ja robię specjalnie najpierw oczy, potem twarz, ponieważ wtedy mogę zastosować inny trik. Biorę płatek kosmetyczny, płyn micelarny, namaczam płatek, który składam na pół i następnie przecieram obszar pod okiem, żeby usunąć nadmiar osypu. Potem oczywiście też przecieram wodą, ponieważ płyn micelarny ze skóry należy zmyć. Ten sposób pozwala na pozbycie się wszelkich nierówności w makijażu. Taki triczek. Moje rzęsy niestety są leżące, więc bez zalotki się nie obędzie, więc stosuję zalotkę zawsze. A następnie wytuszowuję rzęsy, tuszem do rzęs. Ostatnio Agnieszka Janoszka pokazywała trik z suszarką. Również chcę go przetestować. Biorę jednorazową szpatułkę do nakładania tuszu, suszarkę, włączam chłodny nabiew i sprawdzę, czy to utrwali moje rzęsy, żeby się wywinęły. Jeżeli chcecie zepsuć sobie makijaż, ten sposób był świetny. Nie polecam. Teraz jak widzicie, sztuczne rzęsy w ruch, model Glam z Glam Shopu oraz klej Life. Wcześniej korzystałam z kleju Eylure, próbowałam go przetestować. Okropny, nie polecam, a 3 razy droższy. Wracamy do kleju Life, nakładam go tak jak eyeliner. To jest też test dla mnie. Pierwszy raz tak nakładam, ale teraz już nakładam non-stop, tak? Ponieważ ten sposób jest świetny. Ponieważ ten klej ma pędzelek, bardzo fajnie szybko schnie i rzęsy bez problemu się po prostu przyklejają do tego paska, więc z linerowego kleju.
Korzystam ze specjalnej pęsety do przyklejania sztucznych rzęs. Jest to bardzo wygodne. Potem, jak widzicie, tą drugą końcówką można sobie je docisnąć. Ja też bardzo lubię sobie potem po dociśnięciu od góry, lubię sobie też od strony oka palcem przydusić. Tak jak to teraz czyniłem, wiem, że to może wyglądać strasznie, ale absolutnie nie wkładam sobie palca do oka. Po prostu sklejam moje rzęsy razem właśnie z tymi sztucznymi. Dzięki temu wygląda to naturalniej i rzęsy lepiej się trzymają. I jak widzicie, trik działa. Na twarzy mam już bazę. Jest to baza z NYXa Angel Wave. Zawsze jej używam, więc tutaj ona nie wpływa na test podkładu. Natomiast dzisiaj testować będę podkład Felicea. Jest to podkład polski, naturalny, z bezpiecznym składem. Jest dostępny m.in. w Hebe. Jedynym minusem jest to, że niestety, ale występuje tylko w dwóch odcieniach. Tutaj się troszkę do Was zbliżę. I nakładać go będę oczywiście gąbeczką z Glam Shopu. Jeszcze sprawdzę, czy go można dobudować. Dołożę go na policzki. Z tego, co patrzę na ręku, to podkład niestety trochę ciemnieje. Tak, można go dobudować spokojnie od lekkiego do średniego krycia. No ja jestem oczarowana, jak ten podkład wygląda. Się zbliżę do Was, żebyście mogli zobaczyć, że mimo tego, że mam te rozszerzone pory, to nie powłaził w nie jakoś szczególnie, nie wchodził w zmarszczki. No bardzo ładnie się rozkłada, podoba mi się. Teraz przejdziemy do kosmetyku, który niestety nie jest ani polski, ani nie jest kupiony w sklepie tym, którym kupuję, tym takim małym rodzinnym kosmetyki, czyli Green Loft. Natomiast jest to właśnie korektor z Catrice, który bardzo chcę przetestować. Jest to korektor pod oczy, ma taką gąbeczkę. Już go raz używałam w tym filmie, kiedy się nie nagrało, no ale chcę go jeszcze raz tutaj spróbować, żebyście mogli zobaczyć efekt, jaki daje. Bo widzicie, on jest dużo jaśniejszy od tego podkładu, no bo podkład ściemniał. Korektor podobnie jak podkład, może nie przykrył wszystkiego, ale wygląda bardzo ładnie. I teraz przejdę do pudru pod oczy. Pod oczy nałożę puder z Paese, ten Puff Cloud, specjalnie właśnie pod oczy. I użyję do niego pędzla takiego większego, to jest setu złotego. Tutaj widzę, że ten puder troszeczkę rozjaśnia okolice pod łączami, bo w połączeniu z tym podkładem, który ściemniał, i tego jasnego korektora, no to trochę jestem jasna pod tymi oczami. Ale mam nadzieję, że mi to wyrówna puder, ponieważ puder mam z Vibo. Jest to Vibo Mood. Specjalnie wzięłam sprawdzony puder, ponieważ jeżeli coś pójdzie nie tak, no to będę wiedzieć, że to jest kwestia tego podkładu, a nie tego pudru. Wiecie, że nie byłabym sobą, gdybym nie nałożyła czegoś rozświetlającego, czyli rozświetlający puder wykończeniowy z Glam Shopu.
Wracam do palety, w której wykorzystałam cień jogurt. Teraz wykorzystam produkty do konturowania, czyli ocieplacz oraz pannę młodą. Kolejny pędzel z setu złotego. Kolejny pędzel z setu złotego. Kolejny pędzel z setu złotego, czyli do rozświetlacza, a rozświetlacz, którego użyję, to Turbo Highlight, który powstał we współpracy z Doncią. I on ma taki niby kolor, ale on w ogóle koloru nie nanosi na twarz, więc nawet największe bladziochy mogą spokojnie sobie z niego korzystać. Teraz przejdę do zrobienia brwi i do brwi użyję kredki z Purobio. To on kupuje w Green Lofcie w Poznaniu. Oczywiście też mają opcję wysyłki przez stronę facebookową. To jest taka szczoteczka, najpierw sobie wyczeszę te brwi, bo tam na pewno jest masa cielistego cienia, jak sobie czyściłam. Na linię wodną nałożę kredkę z Purobio cielisto, którą uwielbiam. Teraz przejdziemy do makijażu ust i najpierw wykonam Wam swatch konturówek. Mam 3 konturówki z Glam Shopu. Błyszczyki też mam 3. Nie mam wszystkich, ponieważ nie przepadam za błyszczykami. Tak się Wam prezentują konturówki i błyszczyki. Pamela, Nude Glam, Idealna, Słodki, Nude Glam, lekko różany. Chłodno, Lila Nude, Nude Róż, Rosy, Nude Glam i ostatnia Biszkoptowa. Pełniam pomadką. I błyszczyk. Dam tylko na wewnętrzną stronę ust. I tak się prezentują usta. Włosy zrobione. Twarz spryskana mgiełeczką, to mogę przejść do podsumowania. Jak mi się pracowało dzisiaj z kosmetykami? Paleta w zielone Glam Shopu, rewelacyjna, bardzo ciekawa, jak na paletę zieloną. Jest to, pamiętajcie, trudna paleta, bo nie każdy lubi zielone cienie, a jak widać, no, ja jestem zachwycona tym makijażem, czuję się w nim bardzo dobrze. I na pewno będę z niej jeszcze korzystać, zresztą ten jaskrawy cień to już jest w ogóle moim ulubionym, więc nie ma innej opcji. Dalej, jeżeli chodzi o podkład, no to ja jestem nim zauroczona, wygląda pięknie, po prostu jak druga skóra, to coś w rodzaju Bourjois Healthy Mix albo Eveline Selfie Time, ale z ciut większym kryciem, no i naturalne. To jest najważniejsze. To szkoda, że są tylko 2 kolory. No i że trochę ciemniejsze, ciemnieje. Jeżeli chodzi o korektor, trochę dla mnie za jasny ta 02, ale ładnie kryje, nie powchodził w zmarszczki, więc jest całkiem spoko. Jeżeli chodzi o puder pod oczy, trochę bieli. Więc nie wiem, czy będę go używać, bo szczerze mówiąc, chyba bieli bardziej niż ten Shein. Oczywiście ten Shein jeszcze ma drobiny, więc dlatego niektórym może nie odpowiadać,
Wygląda ładnie, no mimo tego trochę rozbielenia pod okiem, jestem zadowolona. Dalej. Konturówki. Bardzo lubię, mam ją od grudnia, stosuję tak samo jak błyszczyk. Pomadka bardzo przyjemna, komfortowa konsystencja. Strasznie jasne kolory. Ja bym bardzo, bardzo chciała jakąś czerwień, oberżynę, coś takiego, wiecie, z pazurem, jak ja, no tak, ja to lubię, nie? Ale nawet takiej delikatnej wersji myślę, że prezentuje się spoko. Kosmetyki z Puro Bio, czyli kredka na linię wodną, kredka do brwi, sprawdzają mi się rewelacyjnie. To nie było już moje pierwsze użycie. Tak samo jak te produkty do konturowania czy Turbo Highlight. Ja już je stosuję od dłuższego czasu. Są świetne, rewelacyjne, mogę Wam polecić. Zresztą widzieliście, tutaj na początku nałożyłam za dużo różu. Idealnie mi się to roztarło. Nie było żadnego problemu z roztarciem. Więc są tu bezpieczne też kosmetyki, że nawet jeżeli macie ciężką rękę, to można sobie z nimi poradzić. Mgiełka jak zawsze cudowna, tak samo puder z Glam Shopu czy z Vibo. Są to sprawdzone dla mnie kosmetyki, więc tutaj nie ma właściwie co przedłużać. Ja się teraz Wam jeszcze zbliżę do Was. A, jeszcze miałam Wam wspomnieć. Ten podkład ostatnio testowałam, jest koszmarny. Czyli jeżeli byście się zastanawiali nad tą maskarą czy tym podkładem z Kaszmir, nie. To jest po prostu, są okropne kosmetyki. Kochani, mam nadzieję, że film Wam się podobał i mimo tego, że mam nowe ustawienie, niektóre rzeczy wyszły, nie wyszły, mikrofon mi padł i ogółem różne rzeczy. Może było trochę dużo cięć w tym filmie, ale staram się, żeby to było jak najwyższej jakości, żeby to się poprawiało. Dajcie mi też koniecznie znać, jak Wam się podoba Hisia w lokach, a nie w tych prostych włosach. Jestem mega ciekawa. Piszcie komentarze, lajkujcie filmy lub oczywiście, jeżeli Wam się nie podobał, to możecie kciuk w dół. Dla mnie to jest zawsze informacja, tak? Dla mnie to jest ważne, żebym się rozwijała, tworzyła, a lubię dla Was tworzyć. Jest to coś, co bardzo mi pomaga. Jest to nawet zalecone przez moją panią doktor, żebym dla Was nagrywała, żebym za dużo nie myślała nad innymi rzeczami, więc myślę, że Wam się podobało. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia. Pa!